Dzień dobry. Proszę Państwa, o milkspotach na srebrze wszyscy słyszeli i zapewne większość widziała, jak to wygląda, ale nie wiem, czy słyszeliście o redspotach na złocie. Tutaj mamy pół uncji liść klonowy kanadyjski. Grzbieta druga, monetka standardowa. I już Wam pokazuję redspoty, którymi pokryła się ta moneta. Oczywiście to są zanieczyszczenia, które są na monecie, na powierzchni monety. One nie wynikają z przetopienia stopu, bo stop jest generalnie z czystego złota. Ale w czasie procesu menniczego na powierzchni monety mogą zostać naniesione pewne metale. I te metale będą korodować, będą powodować takie powstawanie takich plam na powierzchni monet złotych. Jest to zjawisko rzadkie, na pewno rzadsze niż w przypadku milkspotów. Mówi się o tym, że ono powstaje podczas płukania planszet i po polerowaniu, jeżeli planszety są polerowane oczywiście, albo płukanie planszet po procesie wyżarzania. Wtedy i w procesie wydarzenia również różne metale mogą dodatkowo zostać zaaplikowane na powierzchnię monety. Skąd te metale pochodzą? Z reguły to są jakiś pył metaliczny, metalowy, który powstaje w wyniku zużywania się urządzeń, które służą do, które są używane w procesie menniczym.